Citroen Berlingo, moi drodzy, poniedziałek. Słuchajcie, trochę zostałem zrobiony tak, że tak powiem, pod mur podparty. O! Dlaczego? Bo przyjechał klient aż z Chorzowa na wymianę świec żarowych. Nie umawiając się wcześniej na termin, jak się dowiedział, jakie mamy terminy, to musiałem mu szczękę zbierać z podłogi. Uwielbiam pytania klientów, jak długo to pojeździ. No jest pan niepocieszony, wiem, rozumiem. Jeśli to coś ma w czymś to pomóc... W niczym. W niczym nie pomoże. To niech pan to zostawi. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, Citroen. Szybciutko, krótko i na temat, bo brak czasu. Klient trochę pochopnie to postąpił, bo przyjechał z Chorzowa samego na wymianę świec żarowych. Ja terminu nie mam, no ale już gościa nie wyślę z powrotem te parę ładnych kilometrów. Tylko wymienimy już te świece żarowe, ale nie róbcie tak. Gorąca prośba, nie róbcie tak, bo to jest naprawdę pierwszy i ostatni raz. Bo Marcin myślałem, że mi nakopie w 4 litery. No i ma rację, no bo jakaś kolejka tutaj jest. Dobra, słuchajcie, musimy zdemontować sobie oczywiście tutaj w 1.9 diesel. To jest zwykły, najprostszy silnik, jaki może być. A czuć z niego ropę, że oho, ho, ho. Czyli gdzieś mamy wycieki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, musimy zdemontować sobie kolektor dolotowy, żeby dostać się do świec żarowych, które są tutaj pod kolektorem. Także biorę, szybko demontuję, a wy sobie obserwujcie w międzyczasie. Okej. Daj takiego małego tu na rurę. A, śruba wpadła. To będzie? Trzymaj to i tutaj. Siódemkę? Tak, poproszę cię na rurkę. Jak tam, dużo śniegu u was? No tak, to samo co tutaj. Aha. Czyli tragedii nie ma. Okej. I temperatura i... Dobra. O.
O. Ile tam jest oleju w dolocie? No nie jest dobrze, ale... Nie jest dobrze. Marcinek, daj mi te szczypce, wiesz, do otwierania tych głupich zacisków. Zacisków, Boże, obejm. Jak to tutaj jest? Śrubokręcik masz? Hmm? Masz śrubokręcik? Słuchaj, go do podciśnienia w ogóle tu się nie trzyma niczego, Marcin. Mega dużo oleju. Czyżbyś silnik się wykończył? No tu nie ma turbiny, żeby ta turbina rzuciła, więc najprawdopodobniej tak może być też. Albo odma. Odma może być uszkodzona i odmą pluć. Dobra. Okej. Okay. Co my tu mamy? 7? Czy 7 ten... albo 8. Dużo ropy to czuję. Wierzę, że tylko czas się kończy. Chyba, niestety, byłoby trzeba remont. A remont 20 tysięcy? A gdzie? No, taki jak będzie do wygrania, to tak. Nie, no tak się słyszy, że tak to remontuje. Ach, panie, to są bajki. Naprawdę, niech mi pan wierzy. Ja nie wiem, gdzie w takim silnik, jakbym wsadził 20 tysięcy, to ja bym chyba za 4 takie silniki zrobił. Kurde, nowszego tego, brnika. Tak. 20 tysięcy w silnik. To powiem panu szczerze, że trudno, no to już lepiej byłoby poszukać innego Berlingo. Z którego roku jest? 6? 4. Już to jest zwykły, najprostszy silnik, jaki był. No, ale on tak fajnie jeździ, to nie ma, żeby coś... Już tu nie masz turbiny, nie masz dwumasy, to nie masz nic. 1.9, to nie? Tak, 1.9 zwykły, diesel. Ile on ma koni? 60, coś, 60, nie pamiętam, nie? Zaraz. Daj magnesik. Wolny sak. Ta. No, 60, coś, no nic was. Demon prędkości to na pewno nie jest. Ale ważne, że jeździ. Ale jeździ, do przodu się odpycha. No 70 koni. W tym przypadku ten mój motor, co tu jest w tym systemie, to ile trzeba liczyć? 5000 euro, tak? Zależy co poszło. Zależy co poszło. Może być także pierścienie. Ale nie, nawet nie dolewam oleju. Nic. Czemu one nie są przykręcone? Ja tego nie robiłem. Jeszcze to pierwszy raz to pan tutaj przy mnie, bo jak go kupiłem w 2022. Wie pan, z jednej strony. Dobrze, nie? Sekunda, niech ostatnia. Będzie tanio. Po prostu będzie tanio. No i super. Bo jakby się urwały. Bo jakby się urwała no któraś. No oczywiście. Więc płacić. No jak trzeba, no to trzeba. Nie? I nikt za darmo nie robi. Ale. Ale jak czuć tą ropę, to jak długo można, aby ten olej, jak długo jeszcze można na takim silniku jeździć? Jak długo pożyje? No. No właśnie. No i wszystko na ten temat. Uwielbiam pytania klientów.
dobra. Jak długo to pojeździ? To jest super zadane pytanie. No i może i głupie, no ale nie ma głupich. Nie ma głupich, tylko no wie pan, nie jestem cudotwórcą, ja jestem tylko zwykłym, szarym człowiekiem. Pan w tym się nikt nie wejdzie, ani pana akurat. No nie. Pan tutaj nie. No nie. Ja też to nie wejdzie. No jak się pytam? Przybliżenie. Ciężko powiedzieć. Sprzęgło to było wymieniane. O Jezu, można wymieniać. No, leciwe auto. Skrybać. Widzę właśnie. One są uszkodzone? Wie pan co, rano to trzeba aż trzy razy muszę... Ale to nie jest, ale to nie jest powiedziane, że to przeświecę. Z mechanikiem rozmawiałem właśnie, że świecę. Bo ciężko odpalić rano. Ale sprawdzał je? Nie sprawdzał, bo nie odkręcał je. Dopiero pan przyjdzie teraz. Dawaj, a kuku kabelek, zobaczymy. Żabka jest tutaj. To są 12-woltowe, czy? Akumulator jest też sprawdzany, jest dobry. No z rana to była masakra, nie? Żeby ten... Lepiej mi to dobre dobierali pod numer winy. Super. Dobrze, te mają 11 V. 11, więc możemy sobie zobaczyć przez akuku. No nie, ten jest rozładowany, ale to już nie chodzi o to, bo można patrzeć miernikiem, żeby mnie, wiesz, widzowie znowu nie ochrzanili, że dlaczego przez akumulator, a nie przez miernik. Strasznie się ludzie czepiają. Boże, jak oni się czepiają, wie pan. To wiadomo, że to jest warsztat, to nie jest poczekalnia, to nie jest tylko... Ten kanał nie jest do idealnej pokazówki. Czy ja sobie dokręcę coś pneumatem, wiem z jaką siłą on idzie, wiem z jaką siłą on później dalej targa, czy wezmę klucz dynamometryczny, czas. To jest raz. Czas, a dwa, ludzie są po prostu no, przemądrzali strasznie. A teraz to nagrywa, czy nie? A ja to wytnę. Powiem panu, że, ja to wytnę. Że na komentarzach czasami to jest masakra, no. Co ludzie wyrabiają, co piszą. Ostatnio co pan teraz zrobił tego live'a, teraz ostatnio co no. Teraz, nie wiem, w piątek czy w sobotę, nie wiem, jakoś teraz. No to sam pan powiedział, że pan był zaskoczony pozytywnie, no i na tym... Tak. Taka kultura po prostu, tak. Nie? Dlatego zostałem prawie 3 godziny. No. Pan sprawna. Pan 2 godziny, a mówi, co się stało? Sprawna. Sprawna. Ta jedna jest sprawna. Ale naprawdę było ciężko, naprawdę było... Nie jest powiedziane, że to ciężkie odpalanie to jest przy świece. Też będzie sprawna. Niech pan zobaczy. Idzie mi do czerwoności. No, widzę. Dobra, druga sprawna. Na no, świece nowe zapłaciłem teraz 160 zł. To byłem, nie? Ale ja nie wiem, co jest. Następna będzie sprawna. Czyżby odma? Albo brak kompresji, stąd mamy tyle oleju. Pierścienie mówią, papa. Olej wymieniany. Pilnuję nawet olej, żeby wymieniać wszystko, filtry. Pilnuję, jak go kupiłem, no to go dbam o niego. Teraz niech pan zobaczy, przyjechał pan tyle kilometrów, przez to, że powiedział mechanik, że to są świece. Zaraz zobaczymy ostatnią. Sprawa. Ale to już, no już nic nie zrobię. No. Widać? No widzę właśnie, jak się kopci. I widzę, że się kopci. Teraz ma pan wszystkie świece sprawne. A przyczyna jest całkiem gdzie indziej. Akumulator sprawdzali. Nie, to nie jest przez akumulator. Panie, ja już panu mówię, przez co to jest. Przez układ paliwowy. Tu czuć ropę, żywcem ropę. Gdzieś cieknie ropa z pompy. I on się gdzieś zapowietrza, dokładnie. To czuć tu ewidentnie ropę. Jak odpala pan to, nie ma chmury białej z tyłu? Rzadko. Ale jest coś, przy dymi. No, zapowietrzony układ paliwowy, sorry. Gregory. Nic się, no tylko właśnie taki jasny, nie? Czasami tak jest. No, a ten filtr, co to jest? Był też wymieniany filtr? Przy zimie, ale... Nie. Proflex. Tu siedzi Proflex. Proflex. Tu siedzi Proflex, ale wiesz co? No mogą być już wtryski.
To jest to. To jest on powiedział... fajna sprawa. Masz tu węża. No, ja wiem, o co chodzi, żeby zobaczyć, czy nie masz bąbelków. Pokaż. Tym bardziej, że on jest przeźroczysty. Ja naprawdę nie wymyślam, po prostu tylko mówię to, co miałem przekazane. Nie? I... No to jeżeli on tak przekazał, to czemu nie wymienił tych świec? Bo się, jak powiedziałem panu, on się boi. Czego? Czego? To nie, jak się boi, to niech się nie dotyka niczego, no. Bo się boi. Może do toalety też niech nie idzie, bo się ze strachu można coś sobie porobić. No dobra, co my robimy? Wkładamy nowe czy stare? Niech pan wkłada nowe, no co już zrobiłem. Okej. Marcinie, sprawdzaj mi te nowe też od razu. Słuchajcie, warto sobie sprawdzić, jeżeli to są akurat jedenastki, a to są jedenastki. Ja ogólnie polecam wam sprawdzać przede wszystkim świece miernikiem. Od tego są mierniki. Ale my tutaj sprawdzimy po to, żebyście wizualnie najlepiej mogli zobaczyć, czy takie świece działają. No i klient jest niepocieszony. Warsztat gdzieś w okolicach klienta jest czerwona. Weź sobie stamtąd bierz. Klient jest niepocieszony, dlatego że w jego okolicach mechanik stwierdził, pewnie nie podniósł nawet maski, tylko powiedział, że świece są do wymiany. No. Tu ci nakrętki daję. Okej. Okay. No, no i wymieniamy dobre na dobre. To jest super robota. Ja to wytnę w razie W. Zawsze można muzykę podłożyć. Tylko to jest bez sensu robota, darmowa robota. Ja nie przyjechałem, żeby wam tutaj... Nie, nie o to chodzi. To są dobrze, pana pieniądze. To są pana pieniądze. Paliwo. Paliwo. Przyjechałem, wszystko czas. Wiem. Czas, ja wiem. Gdzie w tym czasie mógł pan co innego zrobić? Powiem panu tak, ja nie jestem w stanie w tej chwili stwierdzić i powiedzieć panu, co tu siedzi, bo trzeba zrobić diagnostykę silnika. On by musiał zostać na noc, ja bym musiał zobaczyć z rana, jak on odpala, wziąć sobie przetrzeć wężyki, zobaczyć, czy on się zapowietrza. A gość nie podniósł maski i panu powiedział, to świece, tylko jedź sobie gdzieś wymień. No to tak słabo to wychodzi. No, każdy jeden to jest masakra. Tam jest masakra. Dobra, Marcinek, potrzebuję tak, klucz dynamometryczny ustawiony na 20, od 15 do 20, wybierz sobie jakąś tam wartość. Masz sobie ustawiony na 20. A ty już mi to dałeś gdzieś? A jest. No i teraz, moi drodzy, tak, wymieniamy sprawne świece na sprawne świece, ponieważ w miejscu zamieszkania właściciela tego pojazdu mechanik bez podnoszenia maski zrobił oględziny i stwierdził, że świece są do wymiany. Słabo, co? Wiadomo, że klient może sobie wybrać warsztat, w którym chce to robić. Nie ma dla tego żadnych przeciwwskazań. Tyle, że klient przejechał sobie... Z 200 km będzie, co? 170 w jedną stronę. O, ten fasad. Dobra. Tego stałego klienta. Macieja, co sarny rozwala. Żona. Najgorsze, że... Aha, ma teraz jakoś przyjechać i dać mi numer WIN, żebym mógł załatwić na czwartek. Dobrze. Już dawno sprzęgła nie wyrobiłem, także... Jutro chyba będzie. W8, wiesz co ma za problemy? Teraz sobie przypomniałem. Wiem. Pompka. Sprzęgła. Co tam się dzieje za pompką? Ty masz cierpliwość do tego, więc proszę cię bardzo, wkładaj co? Te śrubki. Ja nie mam cierpliwości. Ma cierpliwość. Cierpliwości umarły z piątkiem. Aha. Chciałem to nagrać. Kolegów wezwę swoich. Będziemy mieli szkolenie. Będziemy mieli szkolenie z gaszenia. Jedna poleciała znowu.
Gdzie to? Nie wiem, masz. Pustego salona nie ma. No jest pan niepocieszony, wiem, rozumiem. Nie, to jest pana wina, nie? Ja wiem, że nie jest moja wina, ale... No... Ja się wściekam po prostu, że... Znaczy powiem panu tak, na pewno bym już, że tak powiem, z marszu olał taki warsztat, który bez podnoszenia maski, po samym wysłuchaniu powiedział, a to i to. Po prostu tam nie masz do kogo. Nie ma. Nie masz jej. Naprawdę. Pan nie trafił do mechanika, tylko do znachora. Tam jest tyle mechaników, ale co jeden, to już ludzie nawet mówią, sami tam, nawet sąsiedzi. Nie ma, tam nie ma dobrego mechanika. Ale czujesz, Marcin, tą ropę? Chociaż teraz się przewietrzyło, bo maska jest w górze. Witam serdecznie, moi drodzy. Citroen Berlingo, 2004 rok. Pan przyjechał na wymianę świec żarowych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że klient był u siebie gdzieś tam u mechanika, który rozmawiając z klientem stwierdził od razu, bez podnoszenia maski, że to są świece uszkodzone. Tu są stare świece, słuchajcie, w 100% sprawne. Jak już wykręciłem, to podmieniłem na nowe, no bo co zrobić? Klient sobie kupił nowe, no to założymy przynajmniej nowe, więc już nie zwróci. Tak, chodzi o to, że żebyście po prostu uciekali od takich znachorów, gdzie nawet nie podniesie maski, tylko wam ustnie powie, że tak, to są świece i wymieniajcie sobie świece. Po podniesieniu tej maski, słuchajcie, od razu było czuć przede wszystkim mega olej napędowy. No i najprawdopodobniej tu będzie przyczyna z olejem napędowym. Bo klient mówi, że nie chce, niestety z rana bardzo ciężko odpala. No bo się zapowietrza po prostu. Pozdro. Ale zdążyłem co do sekundy. Najchętniej to wie pan co, dawno nie piłem, poszedłbym się teraz, poszedł upić i poszedłbym do auta spać, nie wiem, bo mam dosyć po prostu. Nie ma sensu topić smutki w butelce wódki. Ja to jest najgorsza rzecz, jaka wiem, może być. Głupota, ja wiem, tylko się takie mówi przenośne. Tego nawet nie myśleć o tym, trzeba podnieść sobie klatę do przodu. A jak kupię to znowu, gdzie tu iść, do jakiego mechanika tam, gdzie mieszka? No nie ma. Nie powiem panu, bo ja nie jestem stamtąd, więc mi ciężko powiedzieć. Dobra, kolektor miałem. Rozumiem. Mam pracę do sprawy. No sytuacje nie są lekkie. Są jakie są. Ale przynajmniej wymienimy te uszczelnienia, bo są bardzo złej jakości. Już są kwadratowe. Te uszczelki tutaj wszystko nowe. A tylko te okrągłe wymieniamy, mhm. Bo dekla nie zdejmowaliśmy. Ja. Chyba, że pan chce, to dekiel też wymienimy. Jak pan chce. Mi to jest bez różnicy. Jeśli to coś ma w czymś, to pomóc. W niczym. W niczym nie pomoże. To niech pan to zostawi. W niczym to nie pomoże. W niczym to nie pomoże, w niczym to nie wspomoże. Marcin, otwórz mi te uszczelki, proszę cię. No bezpośredni, no co mam powiedzieć, no nie ma tu wycieku nawet, no żeby coś pomogło, no. Bo raczej nie widzę, żeby coś... Nie widzę. Jest tylko brudny i tyle. No jest. No, tu masz, zobacz, o. No to chyba odmą leci. A odma to jest pokrywa cała. U panie. Musi. No te to dużo dadzą, bo będzie przynajmniej troszeczkę szybszy. Bo będzie uszczelniony dolot. No, ale tego pan nie poczuje pod nogą. To nie. Ty nie, bo te są do tego. Tak, do pokrywy. A ta druga do czego ona idzie? Dwie. Dalej. Dwie różne. Dobra, ja... Grzejecie się. Ciekawe czym. Co tam się w renówce znowu stało? Olej, kurwa. Do wymiany? No. Macie olej? Mamy. Macie olej. Cholera, no kurwa. Nie patrzałem. Aż tu kurwa popatrzyłem i mówię, ja pierdzielę. Do wyboru do koloru. Nie, no to jak ja tam biorę? No, ten trzeba zalać taki, jak tam jest.
Marcinie, będzie trzeba tym wyjechać. Teraz to będzie ciekawe. Dobra, moi drodzy. Citroen skończony. Nawet nie zaczęty, można by było powiedzieć. Słuchajcie, zastanówcie się 10 razy. Macie mechaników wokół siebie pod adresem zamieszkania. Jeździcie tam. Nie każdy jest ciulem, jak to się mówi. Tak jak to w tym wypadku klient stracił 200 km w jedną stronę. No i przez błędną diagnozę w swojej okolicy mechaników niepotrzebnie wymienialiśmy świece. Dobre na dobre. Ewidentnie tutaj czuć, gdzieś układ paliwowy jest nieszczelny, przepuszcza coś. No niestety auto jest leciwe, swoje ma już za uszami. Jeżeli macie takiego mechanika jak ten klient, że powie wam bez zaglądania pod maskę, panie, to świece, to omijajcie takich znachorów szerokim łukiem, bo to nie ma sensu. Bo wy teraz cieszycie się, że to świece, jedziecie, kupujecie te świece i elegancio. Nawet jeżeli taki znachor powiedział, że to świece, to zlećcie mu tą naprawę. Jeżeli w dalszym ciągu będzie źle odpalał, wracacie na reklamację. Skoro potwierdził, że to są świece, no to musi wziąć za to odpowiedzialność, że to są świece i się wymienia świece. Ile w plecy? 340 km, 4 godziny drogi, 160 świece i jeszcze nasza robocizna. To już wiecie, ile jest się w plecy. A tym bardziej tutaj pan nie ma pracy, ma ciężką sytuację. O, wiem, powiecie, kto mu kazał taki kawał drogi jechać, tego to już nie wiem. Nie do mnie to pytanie. Dobra, żegnamy się z Citroenem, bierzemy się za następną naprawę, bo jest co robić, także zapraszam na następny materiał.